Dobry wieczór jeszcze raz. Tym razem chciałem omówić z Wami pracę domową. No więc tak jak rozmawialiśmy o tym na lekcji, zadanie polega na tym, żeby któregoś dnia przyjrzeć się stanowi naładowania komórki. Tutaj powinno być ukreskowane. Stanowi naładowania swojej komórki, czyli telefonu komórkowego, mówiąc precyzyjnie, w określonych momentach czasu. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj wybrałem co godzinę. Nie jest to absolutnie konieczne zaglądać tam co godzinę. Możecie sobie to zmienić, macie ten plik do edytowania, ale będą w związku z tym haczyki. No i tu trzeba wstawiać w procentach stan, odczytać po prostu z tego wyświetlacza w procentach stan swojej komórki. Jeżeli chcecie, możecie tutaj sobie dodać kolejne kolumny i rozciągać ten czas do godziny 15 na przykład. Nie ma z tym żadnego problemu. Co jeszcze? Tu od razu ustawimy tak, żeby to było ładnie na środku, wyśrodkowane. I teraz zadanie polega na tym, żeby wprowadzić te dane, a następnie obliczyć tutaj zmianę od godziny do godziny, tak? Od momentu, w którym zmierzyliście następny raz, od momentu, w którym zmierzyliście poprzedni raz, do momentu, w którym zmierzycie następny raz. No więc tu między godziną 9 a 8, między 10 a 9, między 11 a 10 i tak dalej, i tak dalej. No i na podstawie tego można wyznaczyć tempo zmian w procentach na godzinę. No i oczywiście, jeżeli będziecie mierzyć co godzinę, no to tempo zmian w procentach na godzinę to będzie ta zmiana w ciągu godziny podzielić przez jedną godzinę, podzielić przez jedynkę, czyli liczba będzie taka sama, chociaż jednostki będzie miała inne. Ale uwaga, jeżeli zdecydujecie się zmienić tutaj czas, na przykład ktoś spróbuje i powie, że nie, on zmierzył po 45 minutach. A też dobrze. Wolno sobie tak to ustawić, tylko teraz zmiana będzie taka, jaką wyznaczycie z pomiarów, natomiast żeby obliczyć tempo zmian w procentach na godzinę, to trzeba podzielić nie przez godzinę, tylko przez 3/4 godziny. Tą zmianę, prawda? Dlatego, że ten okres czasu tutaj to było 3/4 godziny. Ja na wszelki wypadek zostawię tutaj godzinę 9, ale mam nadzieję, że będziecie przytomni i nikt się nie da złapać. No i tu na razie, następnie trzeba sprawdzić to, o czym żeśmy mówili, o czym na lekcji i o czym mówiłem na filmie, że stan na początku plus suma zmian powinien dać stan na końcu. Stan na początku to jest ten. Suma zmian to są te wszystkie liczby, które tutaj obliczycie i to powinien dać stan na końcu i to warto sprawdzić. No i jeszcze oczywiście można zmierzyć średnie tempo zmian w czasie badania w procentach stanu baterii na godzinę. No i to będzie oczywiście różnica pomiędzy stanem na końcu i stanem na początku podzielona przez ile? Tu była jedna godzina, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma przez 7 godzin. Jeżeli rzeczywiście 7 godzin upłynęło od początku badania do końca badania. No i tyle. To jest w sumie proste zadanie. Powinno Was przyzwyczaić do tego pojęcia zmiany. Nie ma tutaj nic istotnego. A, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, pamiętajcie, że zmiana to jest stan końcowy minus początkowy, tak? Ponieważ będzie się rozładowywać komórka, to wszystkie te zmiany będą ze znakiem minus, będą ujemne. No chyba, że zdecydujecie w którymś momencie podłączyć komórkę do ładowarki. Pojawi się dodatnia zmiana i bardzo dobrze, no pojawi się zmiana dodatnia, ale nadal stan na końcu to będzie stan na początku plus suma zmian. To zupełnie nie zależy od tego, jakie znaki mają te zmiany pośrednio.
No dobrze, to chyba byłoby wszystko, co chciałem o tej pracy domowej powiedzieć. Ona nie jest skomplikowana i liczę na to, że szybko sobie z nią poradzicie. Szybko i i dobrze, to znaczy nikt nie wpadnie w jakieś pułapki związane z faktem, że tutaj zmieni sobie na przykład godzinę na 45 minut, albo na pół godziny, albo na 50 minut, a licząc tutaj tempo zmian w procentach na godzinę, zapomni o tym, żeby w mianowniku podzielić, no nie przez godzinę, tylko przez ułamek godziny, który odpowiada różnicy czasu pomiędzy tymi dwoma pomiarami.